Wirtualna gotówka, którą zdobywamy w Need for Speed World za zwycięstwa w wyścigach, nie jest jedyną walutą w świecie gry. Drugim środkiem płatności są punkty Speed Boost. Można je nabyć, płacąc za nie prawdziwymi pieniędzmi, ale rzeczy, na które można później punkty Speed Boost spożytkować, są warte wydatku. Aby kupić punkty Speedboost, trzeba wejść na world.needforspeed.com, zalogować się i kliknąć na duży przycisk Kup punkty Speedboost w prawym górnym rogu witryny, a potem wybrać liczbę punktów, jaką chcemy nabyć. Cztery dolne przyciski, te z ikonką telefonu komórkowego, pozwalają zakupić wirtualną walutę poprzez płatność SMS. Kliknięcie w pozostałe przeniesie Was na specjalną stronę, gdzie można wybrać jedną z wielu metod płatności. Polscy gracze bez problemu mogą korzystać z bezpiecznych opcji zakupu przy użyciu karty kredytowej czy PayPala. Natomiast płatność SMS-em odbywa się w następujący sposób. Najpierw należy podać numer swojego telefonu komórkowego, a potem wysłać z niego SMS o żądanej treści na podany numer. To bardzo proste. W kryjówce w NFS World w górnym prawym rogu interfejsu znajdziecie przycisk Sklep, który przeniesie Was do miejsca, gdzie można zrobić użytek ze świeżo zakupionych punktów Speedboost. A kupić można za nie m.in. power-upy, nabyć można także mnożniki zwiększające liczbę punktów doświadczenia oraz gotówki, które zdobywamy za ukończone wyścigi i ucieczki przed policją. Nic nie stoi także na przeszkodzie, żeby punkty Speedboost spożytkować na nowy samochód, wypożyczenie go na krótką jazdę próbną oraz ulepszenia bądź nowe malowania do już posiadanego wozu. Zakupu można dokonać także w poszczególnych podstronach menu kryjówki, na przykład u dilera samochodowego, gdzie można chociażby dokładnie obejrzeć każdy samochód i sprawdzić jego osiągi, a także w menu tuningu oraz w konsoli Power Up. Punkty Speedboost pomogą Wam błyskawicznie poprawić osiągi Waszych wozów i wypełnią garaż super samochodami. Choć kupowanie punktów nie jest obowiązkowe w świecie Need for Speed World, to na pewno z tej opcji skorzystają niecierpliwi, którzy nie chcą czekać, aż uzbierają dostatecznie dużo wirtualnej gotówki w grze, zdobywanej za triumfy w imprezach.